Przepraszam. Pański pies narobił na środku chodnika. Proszę? Pański pies narobił na środku chodnika. Proszę? Pański pies! Tam, ten żółty, widzi pan? Narobił na środku chodnika, to jest pański pies, tak? Bardzo mi przykro, ale ja nie mówię po polsku. Proszę? No nie mówię po polsku, no niestety nie mogę pani pomóc. Jak to pan nie mówi? No to po prostu, no nie kukuj, jak to się mówi. No to ze z panem nie pogadam. Ja też, nie? Nie no, zaskoczył mnie pan trochę, muszę powiedzieć. Przykro mi, no nie wiem, o co chodzi, ma pan jakiś problem, nie wiem. No mami, nie wie pan, co to jest pies? Nie wie pan, co to jest chodnik? Nic, kompletnie. Nic nie rozumiem. Może pani spróbuje z kimś innym? No, po prostu. Z kim? No, to tam stamtąd, pan. No. On wyglądał takiego, co wie. Przepraszam. Pański pies narobił na środku chodnika. Nie mam psa. Nie rozumiem cię. Jak to pan nie rozumie? No nie mówię po polsku, to nie rozumiem, nie? Też nie mówi po polsku? No niestety, tak pani trafiła. A pani mówi? No mówię, no jakbym nie mówiła, to bym nie mówiła przecież, no. Nie wiem, bo ja i tak nie rozumiem. Pan nie rozumie. Pani też nie mówi? Nie. No to jestem w kropce, no bo widzą panowie, ja jestem z Urzędu Miasta i pilnuję tutaj porządku. Urząd Miasta... Urząd Miasta, rozumie pan? Ratusz! Tak! Nie rozumiem. No bo widzą panowie, ja jestem z Urzędu Miasta i pilnuję tutaj porządku. Jeżeli pies zrobi taką nieczystość, to ja muszę znaleźć winowajcę i go ukarać. No nie ma po prostu innej możliwości. Na tym polega moja praca. No, rozumie pan? Nie. No właśnie, no i teraz nie wiem, co mam zrobić tak naprawdę, bo... Ja mam pomysł, bo można tak. Pracować z kimś, kto mówi po polsku. Ale kto może mówić po polsku? Nie wiem, duże miasto, może ktoś się trafi. Ale może ktoś mówi po polsku. Jak pan myśli? No, tak mi się wydaje. No. Ale kto na przykład? No niby tu są jacyś ludzie, ale no... Nie wyglądają na Polaków. Nie, może ten pan w okularach wygląda jak mądry po polsku. Który pan? No ten tutaj, okulary, pan w okularach. W okularach to mądry powinien znać język. Przynajmniej polski. No to spróbuję. Przepraszam, pański pies narobił na środku chodnika. Nie rozumiem. Pan rozumie po polsku? Pan rozumie po polsku? Pan rozumie po polsku? Pan rozumie? Pan rozumie po polsku? Rozumie pan po polsku. Bardzo proszę, tu pan coś zgubił. Do widzenia. Dobrze tak pomóc komuś w potrzebie, nie? A propos, to był pański pies? Proszę? Nieznajomość języków obcych uchroni cię od wielu nieprzyjemnych sytuacji.